spanko w górach. Można odhaczyć z listy. Nawet nie było tak zimno, jak myśleliśmy. Krowy dzwoniły całą noc swoimi dzwoneczkami. A poza tym cisza, spokój. Rolnik nas nie pogonił. Dobrze zakamuflowani. Spoko. Buenos dias. Tak byśmy zrobili, abyśmy dzisiaj byli na 200, to by było już ładnie. Buen camino. 3% baterii. Będzie gdzieś naładować. Chyba będziemy się powoli żegnać z górami i wyłączać z kamerą. Już tylko chyba w dół. Ale były spoko, bo się dobrze można było wyspać. Mimo obawy o temperaturę. 6 km do miasteczka, gdzie będzie trzeba się ogarnąć, zakupy, coś zjeść, umyć. A teraz włożymy metry. A dzień czwarty. I znowu cywilizacja, miasta. Ludzie, miasteczka, a dalej znowu góry. Ciekawe, czy przez nie będziemy musieli się przedostać. W sumie to jest zachód, więc w stronę oceanu to będzie tam i naszego celu. Ale może jakoś niekoniecznie i jeszcze. Plan na dzisiaj to teraz dojść tutaj do tego miasteczka, ogarnąć się, zjeść, a później dostać się do tego miasta. Rada, czy jakoś tak. Podobno ma być tam zamek templariuszy. Dzień czwarty, buenos dias. Al Acebo to jest. Piękna wioska. Tutaj woda. I dalej takie wąskie, fajne zabudowania. A w tle góry. No trochę mi się podładowała kamerka, bo cieplej. No i co, wracamy na szlak. A tu jest bogata z basenami alpaka dla bogatych turystów. Czyli nie takich jak my. My się cieszymy z biednych alpak. Niech to przemówi samo przez się. Za 10:11. 11 km za nami, kolejne fajne miejsce. Przydałby się w końcu sklep, bo śniadanko. Ciśniemy dalej, zeszliśmy stamtąd. Jakieś świry jeżdżą rowerami ostro. Tam ciężko się idzie na dół, co dopiero jedzie. I kolejna strzałeczka na trasie. No dobra, może teraz w końcu będzie w sumie już tylko w dół. Na tych rowerkach tutaj to nieźle. Trzeba świrować. Dobra, i kolejne miasteczko. I to jest Molina Seca, bo to chyba była wszystko inne. To po prostu gmina albo powiat Molina Seca. I stąd mamy dopiero do dużego miasta 6 km, czy ileś tam kilometrów. Też ładnie klimatycznie i też jeszcze... Tu jeszcze jest 900 metrów nad poziomem morza. Czyli jeszcze do tego dużego miasta musimy z 500 metrów zejść. Tutaj już reklamy algebry. Ale my się nie zatrzymujemy w alpakach, tylko ciśniemy dalej. Musimy dotrzeć do dużego miasta. Pierwsza zmiana baterii 4. dnia w kamerce i to chyba bardziej tak po prostu przez zimne noce. Pan sobie idzie. Ciekawe, kogo tu trzymali. Water is important for us. Powerbanki, zwykłe buciory. Wszystko od kogoś. Pawła plecak. Buty z przydziału wojskowego. No albo imprezę.
Pawła Powerbank. Może będzie apteka, żeby sobie coś kupić, bo masakra. Tu koniec ścieżki. O! Ładnie. Hola! No nie! Zajebiście! O, tam jest farmacja. Zobaczymy, czy będzie coś do ust. Beka będzie, to pewne. Posmarowane usta. Dostaliśmy, co chcieli. Very cool for us. Pani po angielsku nas obsłużyła elegancko. Dzień dobry. Hola. O ty. I piękne koniki. Ponferrada, 7 km. Rano byliśmy pewni, że no prawie już tam jesteśmy. Potrzebujemy miejsca do rozłożenia się i siesty. Wysuszenia namiotu. A ogólnie no to tak, infrastruktura tutaj dla pielgrzymów, typu ławki, jakieś te punkty z wodą są dużo rzadziej. Tam było super, praktycznie cały czas wpadałeś na coś. Na ławkę, siedzonko, jakieś takie z widokowy tarasy. A tutaj idziesz i nic. Tam miasto. Tak, zgodnie z radą kolegi Michała, suszyć skarpetki, zdejmować buty co jakiś czas. Trzeba namiot wysuszyć, bo rosa, żarcie na za chwilę. Tu jacyś ludzie na swoich plantacjach, ale jak jechali, to trąbili. No i jakaś kimka z widoczkiem tu na małe miasto przed naszym docelowym. Byliśmy się na polu na siestę. Jedzie dziadek, mówię, kurde, czy nie będą nas wyzywać, że na polu tam im siedzimy, oni winogrona zbierają i w ogóle, ale jedzie dziadek z winogrodem, krzyczy, okrzyczał nas, drze się, mówię, o co mu chodzi, ale pokazuje na rozrzutnik pełen winogrona, no to mówię, biegnę, wziąłem, o, zadowolony, macha nam nara, cieszy się, że wzięliśmy i teraz szliśmy, jechał znowu na pole, no to pozdrowiliśmy go i się cieszę. Dobrze, strzelam, to tam mamy się dostać, do templariuszy. No można już powiedzieć oficjalnie, że dotarliśmy. Ile kilometrów nam zajęło? Mam teraz 24. 24 kilometry z gór. A na zdjęciu z rana wydawało się rzut beretem. Taki Wawel trochę. Zgarnęliśmy pieczątkę z zamku templariuszy. I uciekamy dalej. Szary kamienny Wawel. Zaliczony. No i to już jest miasto, które ma McDonalda. Nawet dwa. Galerię handlową. I galerię handlową. Więc gdzieś zajrzymy. Hola. Hola. Brama Floriańska. No Kraków. Takie flagi z żałobnymi wstążkami. W poszukiwaniu McDonalda można trafić na fajne miejsca. A jest McDonald. Opuszczamy Ponferradę. Albo coś takiego. Coś na pewno opuszczamy. Na P. Nasze miasteczko, marzenie z rana. Idziemy jak najdalej jeszcze. Ale nie szukamy już fancy miejsc pod namiot, tylko po prostu gdzie nas noc zastanie, tam rozbijamy obóz. Jeszcze minimum jedno miasteczko chcemy zdobyć, zrobić tam zakupy. A później ile będzie sił, ile będzie światła, ciśniemy. Ładnie góry widać, na których dzisiaj byliśmy. Idziemy dobrze. Prawie się zapiłem. Teraz ma być więcej winnic.
Mamy, podobno warto próbować wszędzie wina z lokalnych winnic. Szybko nam idzie. Spanko w lesie. Tam mamy drogę. I rano tam sobie siu, wsiu. Może nas leśniczy nie zastrzeli.